Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Co prawda jeżdżę ciężarówką, ale to nie jest Euro Truck, mój drogi. Ja driftuję ciężarówką, słuchajcie, to nie są żarty. Ja jestem na lodowisku i bawię się ciężarówką. W sumie, wiecie co, ja bardzo dawno nią nie jeździłem. To jest taki Mercedes, ja o nim totalnie zapomniałem o tym pojeździe w moim garażu. On sobie w tym garażu jest i czeka na swoją kolej, no. I przyszła na niego kolej. Razem w trybie Fortnite będziemy go w przerwach między wyszukiwaniem meczów troszeczkę tutaj bujać po tym lodowisku, to jest bardzo, bardzo fajne. I moim takim marzeniem teraz, na teraz jest to, aby wypożyczyć sobie jakieś auto takie, wiesz, fajne, z napędem na 4 koła i pobawić się po śniegu w rzeczywistości. Ej, to by było super. Jakiś Ford Focus, albo jakaś Fiesta z napędem na 4 koła, albo ta nowa Toyota GR Racing. Znaczy to GR po prostu. Kojarzycie ją? Toyota Yaris GR. Też by był kozak, no nie? Nie wiem, czy widzicie, ale na ciężarówce, zwłaszcza z przodu to widać. Mam założone jakieś chyba kolce, albo to taki bieżnik ma dziwny za ciężarówkę czy coś. Tutaj opon, typu opon nie można zmienić, więc chyba domyślnie zakładają się zimówki za każdym razem, kiedy w grze jest zima, no nie wiem. Fajnie by było, jakby ta ciężarówka pojawiła się na przykład na drugim poziomie w trybie Fortnite, no nie? Myślicie, że ktoś by ją brał w ogóle? Na drugim poziomie chyba Skyline najlepszy jest, nie? Ej, wiecie co? Ostatnio był jakiś sezon tutaj? Aha, był sezon jesienny w Forzie i... czy nawet letni. Ja przegapiłem Corvette C8. Ja miałem wtedy przerwę od YouTube'ów, od wszystkiego i nie grałem w ogóle w Forza ani nic, nie? I przegapiłem Corvette i nie mogę jej nigdzie wyłapać na aukcji ani nic. Kurde, straszne to jest, a ja strasznie lubię ten samochód ze względu na to, że jest to taka, można powiedzieć, pierwsza korweta z silnikiem montowanym centralnie i ma bardzo fajne osiągi w rzeczywistości. Podoba mi się bardzo, chciałbym ją mieć tutaj. Nawet wiecie co, w GTA Online sobie kupiłem korwetę C8, a w Fordzie nie mam, to jest skandal. Tak na marginesie, ta ciężarówka ma, wiecie ile ma? 24 tysiące koni mechanicznych! Nie żartuję. 5 ton, 5800 czy 5600 waży, jakoś tak. I 24 tysiące koni mechanicznych! W szczycie ma ta ciężarówka, to jest jakiś kosmos w ogóle. Ej, co jest? Coś jest nie tak! Patrzcie, ja byłem ciężarówką, a teraz jestem Mini Cooperem. Coś się chyba popsuło z grą, bo zobaczcie. Ja zostawiam ślady na śniegu, tak jakbym jeździł ciężarówką, takie szerokie. I one też są daleko przed Mini Cooperem. O co chodzi? Ej, coś się popsuło? Patrzcie, patrzcie na to. Jadę sobie po śniegu i zobaczcie, jakie szerokie ślady zostawiam. Wgłębienia, nawet po oponach, nie? Dużo szersze niż ten Mini Cooper. O co chodzi? Ej, coś się popsuło, jakiegoś fajnego glitcha znalazłem w Fordzie, wygląda na to, że jak się wbije do eliminatora i ma się bardzo szeroki pojazd, to wiesz, w grze dowolnej, no to potem twój Mini Cooper robi bardzo szerokie ślady, spróbujcie sobie to, ale śmieszne. O, proszę bardzo, golfinę żeśmy dropnęli. Zacząłem sobie niestandardowo z ogrodów. Drugi raz w życiu się tu zrespawnowałem. I powiem wam, że no, nie jestem zachwycony. Wow, 49 graczy jest na sesji, bardzo fajnie, jedziemy kogoś pościgać. Co my tu mamy? Kto tutaj się ukrył? On chce się ze mną ścigać? O, chodź Mini Cooper, kurde Mini Cooper. No dobra no, ej, jadę asfaltem. Bo tutaj przez las nie chcę się pchać. Myślałem, że ktoś, to będzie ktoś mocniejszy, a tak tutaj się kręcę w kółko już przez jakąś chwilę. No i nikogo fajniejszego nie trafiłem. W ogóle nikogo nie trafiłem. Mało jest tutaj w tym miejscu graczy akurat. Większość gdzieś się tam bije w ogóle w innej części mapy. Gościu pojechał na przełaj tym Mini Cooperem przez las, przez te wszystkie, wiesz, góry. A nie wiem, czy mu to wyjdzie na zdrowie. Nie chciałbym zmieniać tego Golfa na coś słabszego. Bo ten Golf jest naprawdę dobry w tej klasie. Myślę, że byłby w stanie pokonać niektóre piątki, w sensie piąte poziomy. A to jest poziom czwarty.
Hops, proszę bardzo. Jaka prędkość maksymalna wejdzie tutaj w golfie? Napęd na cztery kapcie. To nie są żarty tutaj. To naprawdę ciśnie, ale podoba mi się, że Mini Cooper nie poddaje się i ciśnie przez te lasy tam. Bardzo fajnie. Moim zdaniem bardziej opłacało się polecić sobie tutaj. No bo zobaczcie, wyjechałem sobie kawałek drogą, osiągnąłem te 200 km na godzinę i cyk, na bezdroże. I już mamy finish. Moja kobita w ogóle oglądała odcinki z trybu Fortnite, bo ona mi kibicuje. Ona mi kibicuje i tu mi przynosiła różne maskotki i powiedziała: masz to, to ci będzie przynosić szczęście. Ja sobie to tutaj tak położyłem. To jest właściwie, to jest jakaś poduszka. Ja nie wiem od czego ona jest, do czego, bo nie wygląda na wygodną, ale jest, no i mam poduchę i ona ma mi przynosić szczęście. Mówi: chłopie, jak ty grasz, weź się ogarnij trochę, nie? I mi dała coś takiego: weź sobie gdzieś to połóż, niech ci przynosi szczęście czy coś, no. Nie rób mi wstydu, bo w pracy się ze mnie śmieją, że ty tak łatwo przegrywasz, chłopie. I poszła sobie, nie? Dobra, co my tu ma... Nie! O, ja nie zatrąbiłem tym razem. O kurde, ale Mini Cooper jeszcze ma szansę mnie tu podkonać. Mimo wszystko, dlaczego? Bo będziemy tu jechać po asfalcie kawałek. A ten samochód ma bardzo niską prędkość maksymalną, którą ja mam. I on właściwie osiąga już prędkość maksymalną w tym momencie. Także to nie są żarty. Jak Mini Cooper lepiej tu jakoś ominie miasto, to powinien nawet, może nawet wygrać. Ja pojechałem jakoś tutaj, nie wiem czy dobrze. Zaryzykuję, zobaczcie, 200 km na godzinę. Ja budzik zamknąłem, nie mam siódmego biegu. Oj nie, to już jest koniec biegów. Ktoś za mną jedzie, mimo że jestem w pojedynku. To jakiś inny gracz mnie chyba podgląda, nie wiem. Czuję się taki obserwowany teraz. Ja wiem, tutaj sporo widzów moich może być. A czy to jest widz? No nikt się nie pokazuje teraz. Więc nie wiem, Mini Cooper mniej więcej, mniej więcej w takiej odległości od celu co ja, ale ja już jestem tu na ładnej, prostej. Co tu za samochód jest? O, no, to właściwie to chyba co ja mam, nie? Dobra, jedziemy. Oj, ale wolny ten samochód, nim to tylko na offroady się pchać. A tutaj wyjątkowo miałem taki, no taką asfaltową przejażdżkę. Okej, okay. Weźmiemy sobie Alfę. Ktoś tam za mną cisnął, on chciał ten pojedynek zrobić. Jest, proszę bardzo. JK, jak Jarosław Kaczyński. Bierzemy go. No chodź, chodź. Chodź, masz fajny samochód, w końcu jakiś normalny przeciwnik będzie. Ram Rebel, o kurde. No będzie ciekawy pojedynek teraz. Bardzo ci... 500 metrów, pokona mnie. Jarosław Kaczyński mnie pokona. Jarek, weź się ogarnij. Ej, to naprawdę jest Jarosław Kaczyński? Mi odetnął internet, jak ja go pokonał, nie? To ja mu chyba lepiej ustąpię. Pokonał mnie Jarosław Kaczyński. O kurde! Już wiem, jaki będzie tytuł odcinka. Ej, no nie ma wstydu, Jarosław Kaczyński to jest boss w Polsce. To ja nie mogę nic złego powiedzieć, nie? Musiałem mu dać wygrać, bo to by było słabo chyba, jakbym wygrał z nim. No i dobrze, no jest jak jest, nie ma wstydu, no z bossem przegrać to wiesz, jest okej. Okay. Bo tak swoją drogą zastanawiam się, czy teraz jak będę jechał Mini Cooperem, to czy będzie zostawiał takie szerokie ślady jak ta ciężarówka? Czy będzie już normalnie, czy nienormalnie? Zaraz zobaczymy. Ej, teraz się naprawiło, widzicie? On już nie zostawia takich szerokich śladów jak wcześniej, tylko teraz zostawia adekwatne do swojej wielkości, nie? I szerokości. To był jakiś błąd. Fajnie, że na to zwróciłem uwagę, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Swoją drogą, bardzo fajny jest śnieg w Fordzie, no nie? Ej, ktoś mi tu... O kurde, sprzed nosa ktoś mi kropnął Golfinę. Uciekamy stąd. Ja stąd uciekam, bo mnie Golf rozwali na łopatki. To jest szybkie auto. To jest naprawdę szybkie auto w klasie piątej. Ja nie jestem jakimś ogromnym fanem Golfów, ale trzeba mu to oddać, że to jest dobre auto w tej klasie. Ja już tam wiele razy nim rozrabiałem, więc naprawdę zdecydowanie mogę polecić. Ale jednocześnie lepiej uciekać przed nim, jak ma się Mini Coopera. Chociaż i z takimi się wygrywało, i z takimi się przegrywało. O, tu mam jakiegoś na horyzoncie gościa. Co to jest? Coś wolnego. Mini Cooper! O, wracamy do naszej tradycji. Kupa kontra kupa. Tak jest! Bierzemy go na pojedynek. On pojechał w ogóle gdzieś tam prosto.
ja wiem, że to nie jest takie rozsądne ścigać się już na początku meczu z kimś, nie, ale dobra tam, kurczę. Po to się chyba wbija na ten tryb, żeby się pościgać. A wiecie co? Ostatnio z takich gier Battle Royale to grałem, zgadnijcie w co? No nie zgadliście, nie grałem w Fortnite'a, grałem w Apex Legends. Bardzo lubię tę grę, tylko że ona jest taka napakowana akcją. Tam się cały czas coś dzieje, musisz uważać, nasłuchiwać, czy ktoś nie jest w pobliżu twoim, nie? No, jest taka hardkorowa i bardzo, bardzo szybka. Tak w porównaniu do Forzy, no to tam... No, jest dużo szybciej. Ciężko to nawet, o kurczę, porównać. Dawaj Mini Cooper. Jesteśmy na prowadzeniu, ale to może się zaraz skończyć, jak będziemy tak kościelawo jeździć. No, dogania mnie ten z tyłu, ale chyba też się gdzieś rozwalił. Widzę, że tu w ogóle sporo ludzi się kręci. Mogłem pojechać asfaltem, to bym już był chyba przy celu, bo... No, pojedziemy sobie na asfalt od razu. Nie wiem, gdzie tam... muszę sobie na mapkę szybko tak zerknąć, jak... Cyk, cyk, nie? Tak szybciutko. No, żeby zerknąć, gdzie ten cel. Okej, wiem już, jak sobie skrócić. Chociaż to jest bardzo ryzykowny skrót, dlatego, że tu są kamienie i ja już nieraz się na nich rozwaliłem, tak że wyjechać nie mogłem. Widzę dużo lepszym autem niż Mini Cooper. O, właśnie o te kamienie mi chodziło, które udało mi się jakoś przelecieć. Dobra, ej, ktoś tam, kurczę, znowu goni. Oby jakieś fajne... Ja bym chciał traktorem pojeździć! Traktor jest świetny! Jakby udało się go teraz wylosować, to by było gites. Czekaj, co mamy? O, golf! Dobra, niech będzie. Niech będzie ten golf. Ten ma napęd na przód chyba tylko, nie? Mini Cooper mnie ścigał. Myślałem, że to jakiś lepszy samochód jak wcześniej. Ja jechałem przez ten las i tam było sporo dropów, które mijałem w centrum tego lasu. Ja bym się tam przejechał, zobaczył, czy coś jeszcze się ostało. Czy jakiś drop jeszcze dla mnie jest ciekawy. Bo ten Golf to, no, spoko auto jest, tylko... jak miałbym może tam coś takiego z 9 poziomu dropu, czy coś. Przydałby się tutaj tryb drona, no nie? Żeby można było sobie dronisko włączyć i poskanować tutaj okolice. Dlatego ja lubię czasami wyjeżdżać na jakieś, wiesz, na jakąś górę wyjechać, żeby z daleka patrzeć, gdzie jaki drop jest. Ostatnio dostałem taką dziwną wiadomość. Ktoś mi napisał: Lucek, dlaczego ty na odcinkach mówisz do jednej osoby? Przecież oglądają cię tysiące osób. Dlaczego mówisz, o, wiesz to, wiesz tamto, do jednej osoby się zwracasz? I ja... Bo ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że... Jakby rozmawiam z kimś, kto gra razem ze mną i siedzi obok mnie. Jest to raczej jedna osoba niż tysiące. No nie wiem, czy tutaj tysiąc osób w moim pokoju by się zmieściło. Jeśli tak, to byłby to, kurczę, wyczyn na skalę rekordu Guinnessa czy coś. W każdym razie, no, zwracam się do jednej osoby, bo posłuchajcie, no, jak wy oglądacie sobie ten materiał, no to siedzicie przed telefonem albo przed komputerem, czy tam przed konsolą. No i przeważnie oglądacie w pojedynkę, nie? Większość osób ogląda w pojedynkę. Tak jak się zwracam w większości do chłopaków, no bo większość osób, które mnie oglądają, to są po prostu chłopacy, nie? No i tak się zwracam do was. Pojedynka w pojedynkę i po prostu do chłopaka. No. Nie jest to chyba... O nie, miniacz. Dobra, widziałem, ktoś ostatnio wymiatał tym miniaczem, to nie są żarty, to jest dobre auto, tylko trzeba tutaj strasznie szybko tymi biegami przebierać, wtedy jest super. Dobra, pozabieram wszystkim dropy, ale wiecie co? Zrobię ten chamski trik, bo widzę, że ktoś się tutaj zbliża. To się tu zbliża! Widział chyba mój ten... widział moją kropkę. I... cyk! Zabieraj! O kurde, jechał, myślał, że coś się stało, że ten, a ja pyk w ostatniej chwili zabrałem mu. Patrz, chce się ścigać, jaka bezwzględna bestia, dawaj, jedziemy offroady, ziomeczku, jedziemy sobie offroadzika. Mini Cooper, on jaki waleczny, nie? Ja jadę tutaj shooterkiem, bo... Chyba będzie trzeba tutaj ominąć kopalnię, nie? Tutaj chyba będzie kopalnia zaraz. Pojedźmy sobie może tutaj trochę. Hops. Musimy jeszcze dzisiaj jakiegoś fajnego drifta zrobić tą wielką ciężarówką.
Po lodowcu to wiadomo, że łatwiutko idzie. Ja tam chyba zrobiłem napęd na 4 koła, tak dla beki. Bo ona w standardzie chyba ma napęd tylko na tył. Nie? Czy na przód też? Nie wiem nawet. Dobra, jak tu jechać? Tutaj jakieś na kopalni dropy są. Kopalnia to jest dobre miejsce do szukania dropów, bo jak się tu pojawisz, to masz wszystko jak na dłoni od razu, no nie? Tylko jechać i zabierać auta. Myślę, że gracze PC-towi mają tu sporą przewagę nad graczami konsolowymi, bo konsolowcom przeważnie dłużej się gra wczytuje. Chyba, że ktoś, kto ma z was konsolę Xbox Series X, tą najmocniejszą. Piszcie w komentarzach, kto z was ma. Dzisiaj robimy taką statystykę. Zobaczymy. Zobaczymy ile z osób. Ty, on mnie wyprzedził mnie, ej. Zobaczymy ile z was ma. Mini Cooper mnie zje. Waleczny Mini Cooper, zobacz. Chyba muszę zmienić nazwę odcinka na Waleczny Mini Cooper. O, porobił mnie. Patrz, ominął kopalnię i rozwalił mnie na łopatki. Skubaniutki. Dlaczego gracze PC-towi tych lepszych konsol z dyskami SSD mają przewagę? Ano dlatego, że mogą szybciej wczytać sobie grę, nie? Czyli jak wbiją do eliminatora, wyszuka im się mecz, to pojawią się szybciej na mapie i szybciej zobaczą dropy. Tak to tutaj działa, no. To jest kto pierwszy, ten lepszy. Widzieliście jakieś drifty tą wielką petardą? No to chyba na shooterku. On ma 24 tysiące koni mechanicznych. Rozumiesz? Nie 20, nie 15, tylko 24. To jest kosmos. Ojej, to jest kosmos, aż mnie cofnęło. Ale ślizga się bardzo, bo jest ciężki on. Jak już się rozpędzi, to jak kometa jedzie, leci. I właściwie skręcanie kołami niewiele daje, więc jedyne co my chyba będziemy mogli zrobić, to nim takie wcześniej zaplanowane power slidy, czyli driftowanie golfem na ręcznym. Coś ala, nie? Cały czas na ręcznym trzeba lecieć. Do driftu ciężko, chociaż może niekoniecznie byłoby to go tak ciężko zrobić, bo większość tej masy to jest, tak powiedzmy, na środku tego pojazdu, nie? Bo na środku jest cały ten silnik tak wrąbany. No kabina też tam pewnie swoje waży, tak więc mniej więcej środek, przód, nie? Idziemy na kopalnię zobaczyć. Jaki stens mi się zrobił w Mini Cooperze, zobacz! I pyk, mi się błyskawicznie wczytała gra i zobaczcie, że na minimapce pewnie też gracze inni będą się tutaj za chwilę pojawiać. Już za mną widzę dropik. I już mogę w jego kierunku jechać. Nawet grając na kierownicy, szybko mogę się odwrócić i cyk. To jest bardzo popularne chyba miejsce do dropu, gdzie ludzie się pojawiają. Crown Victoria może być. Chodź tutaj. Pyk. I zabieramy. Ja już mam pierwszy samochód. Policyjny porucznik Lucek wkracza do akcji. Na moim ludzkim radarze widzę kilku graczy. Więc jedziemy walczyć. Kto tam ktoś pędzi? A to Mini Cooper, to nie. Jak wyzwie na pojedynek, to spoko, to jedziemy. Ale jak nie, to nie. Jaki nick ma? Life is pain, czyli życie to ból. Jedzie Mini Cooperem, uciekając przede mną. A wiecie jaka jest prawda? Że on by mógł mnie spokojnie porobić. Zresztą na poprzednim pojedynku porobił mnie Mini Cooper, bo żem wziął i kozaczył, nie? A zamiast normalnie jechać do celu, nie dać, wiesz, żadnej litości. O, patrz, teraz by mógł mnie rozwalić. Bo ja się tu zablokowałem, to bym miał z dobre 3 sekundy albo 4 sekundy, żeby mnie, wiesz, porobić. Ktoś mnie tutaj próbuje ścigać, dogonić. O, turę, ja mam trzeci poziom. No ciężko mi się zdecydować, co tu wziąć. Oba samochody są takie, no, niezbyt. Dobra, wezmę. Wezmę tego suwa, niech będzie. Powinien być lepszy na jakieś tam nierówności. Ej, ten gościu się tutaj zahaczył. Tam gdzie ja byłem, rozwalił się o te murki twarde i wpadł gdzieś tam na dół. Jakby go wyzwać teraz na pojedynek, to masz wygraną w kieszeni. Gdzie on jest? O nie, o nie! O nie! Ty, to ten gościu z Mini Coopera! Z tym hardkorowym nickiem. Dobra, co on zrobi, co on zrobi? Jedzie na obkoło, dobra, to ja jadę tutaj.
życie to ból, jaki nik. No jedyne co mogę zrobić, jak on ma tego bowlera, to ja mogę jechać na przełaj i tyle. Chociaż kurde, nie do końca. Nie do końca. Bo... bo on jak... Dobrze, zrobił ten sam błąd co ja. On ma lepszy samochód i jedzie na offroad, ale jakby pojechał asfaltem, to już wygrana w kieszeni, już bym mógł normalnie szukać do kolejnego meczu. A on pojechał, tak jak ja, na offroady i na przełaj przez las, a ta droga tam po boku, taka prosta, prowadzi prosto do celu, podejrzewam. Dobra, no, chociaż mam szansę zwyciężyć, zobaczymy jak będzie. Mało brakowało. Dobra, ciśniemy, nie jest źle, powiem wam, że gdybym miał wiktorię, ciężko by było podjechać pod te góry. Na razie z przodu, ale mówię wam, bowler jest fantastyczny na offroady, doskonale wszystko tłumi. I jak zdarzy się jakaś wielka chłopka, to mogę mieć naprawdę kisiel w majtkach z tym samochodem. On tam ciśnie, on już się rozpędza. No, ja już czuję jego oddech na plecach, żebym się tylko nie rozwalił. Naprawdę, to wydaje się, że on jest daleko, ale on się zbliża. Się zbliża. Będzie dobrze, czy nie będzie dobrze? O-o! Jest, udało się wylądować w punkcie! No tutaj były takie wertepy. Ekstra! No co, bierzemy chyba jego furę? I tak doszło do tego pojedynku, no. Życie to ból. Oj tak, tym razem to się zgadza. O, doskonale! Zobaczcie, tutaj jest dropik, który widać już ze 100 km. Jest Lancer. Ja poczekam sobie w tym miejscu, zniknę z mapy, jak będę stał w jednym miejscu. I jak ktoś tu będzie się zbliżał, to wtedy trach go, nie? Na pojedynek. Chociaż jestem w takim, no słabym trochę miejscu, bo praktycznie w środku strefy. Ale jestem prawie pewny, że ktoś tutaj zaraz do mnie przyjedzie. Że ktoś tu... ktoś tu będzie chciał wziąć sobie ten dropik. A to na pewno będzie ktoś, kto ma gorszy samochód. To ma słaby samochód, nie? Bo ktoś, kto ma dobry samochód, raczej dropu nie szuka, tylko będzie się chciał ścigać z innymi. Okej, tu widzę, że ktoś się ściga. Dwóch graczy. Jeden drugiego wyprzedza. Jeszcze chwilę poczekamy, jak ten kleszcz na gałęzi. Idą, idą! Jeden z pałą, drugi z dzidą! Jedzie tutaj! Dawaj go! Jest! Alfa! W ogóle wiecie co się skapnąłem? Że sprzęgło mam wyłączone, a ja cały czas duszę sprzęgło przy zmianie biegu. Dawaj bowler, jesteś lepszy niż ta alfa, na spokojnie. Porobimy ją. Znaczy to jest ten sam poziom, więc teoretycznie osiągi powinny być podobne. O, ale poszła. Ja i tak wciskam to sprzęgło przy zmianie biegów, nie chcę wyjść z wprawy, wiesz? Poczekaj, poczekaj. Musimy coś tu wymyślić, bo gościu ciśnie. Ładnie tą alfą, mamy mniej więcej te same osiągi. 1,5 kilometra, nie ma żartów, ej. Ma sporą przewagę, ja byłem źle odwrócony chyba. O kurde, ale mnie odbiło tutaj. Redukcja. 1,2 km, kilometr. O nie. Jedzie dobrze, gościu, jedzie dobrze. Ja wyjadę sobie na asfalt, na wszelki wypadek. Coś mi się tak wydaje, że tam będzie chyba lipa, żeby przejechać. Takie mam coś przeczucie ludzkowe. O nie, teraz to mi nie pójdzie na pewno. Do przodu, do przodu, do przodu. Nie, Boże, ta zmiana biegów. O rany, miałem szansę. Miałem szansę. Och. Tak, musiałem sobie grać na padzie, albo dałem kobicie, żeby sobie pograła na łopatkach, bo ona lubi na łopatkach. I ABS sobie włączę, przecież w większości samochodów to jest normalnie ABS działający, nie? Po co mam jeździć bez ABS-u? Kontrolę trakcji tylko wyłączam, bo ona tak sztucznie ogranicza, wiesz, tą moc samochodu. ABS w sumie nie przeszkadza w drifcie, nie? O, i teraz mamy sprzęgiełko. O, tak. Uwaga. O, i teraz to tak. Sprzęgiełko ręczny. Nie wiem, czy uda się rąbnąć z nim rondo, bo on jest za ciężki, on tak... On nie będzie tak latał jak te, wiesz, leciutkie samochody. Co z napędem na 4 koła. O właśnie, może sobie weźmiemy taki na następny odcinek, żeby poszaleć na tym śniegu. O nie, coś leci. O kurczę, jednak ej. Jednak 24 tysiące koni mechanicznych robi swoje, tylko że ciężko go tak nakierować jakoś. Ja tutaj zrobiłem taką szperkę, ale nie całkowitą. Jest chyba 70% na przód i na tył, więc on powinien tak trochę. Bardzo ciężko.
Dawaj, dawaj, dawaj. Oj, ciężko, ciężko, no. Na następny odcinek wezmę jakiegoś takiego wariata małego. Zrobimy napęd na 4 koła i będziemy szaleć. Niektórzy z was w ogóle mogą nie pamiętać. Ja z jakoś... rok temu? 2 lata temu jechałem Goliata 50 okrążeń, ale grałem sobie na padzie, używając pada. To wiesz, tam nie trzeba się nakręcić, po prostu jedziesz, ale... Słuchajcie, 50 okrążeń na Goliacie, wiecie ile się robi? 8 godzin bez przerwy jazdy. Ja wtedy miałem streama, zacząłem sobie streama robić. I ja nie miałem tego wyścigu jeszcze odblokowanego. On, jedno okrążenie robi się jakieś, jedzie się jakieś 10 minut i to naprawdę super szybkim samochodem, naprawdę takim dzikiem, nie? Mini Cooper się tu pojawił, proszę bardzo. Takim dzikiem musisz jechać, żeby 10 minut, a najlepsze czasy to są jakieś tam 8 minut, 7 minut, ktoś tam chyba wykręcił jakieś tam rekordy, nie? No i ja jechałem 50 okrążeń. To była masakra. Od tamtej pory, jak jechałem te 50 okrążeń, słuchajcie, ani razu nie sięgnąłem po ten samochód, którym jechałem te 50 okrążeń. I wiecie co? Na padzie spoko, można te 50 okrążeń trzaskać, ale na kierownicy, gdzie trzeba cały czas skręcać i wiesz, mieć się na baczności, zmieniać te biegi, no tam akurat cały czas praktycznie prosta jest, nie? Ale... tak pomyślałem, że zrobię sobie na kierownicy. No, myślę, że spoko będzie zrobić tak 10 okrążeń na jeden taki stream. I te 10 okrążeń szacuję, że będzie jakoś 3 godziny trwać. Ile to może trwać, nie? Jak 10 okrążeń mi nie wystarczy, no to zrobimy sobie następnym razem na przykład 50, nie? Zrobię taki stream, wiesz, o 10 okrążeń, ale na kierownicy. To jest zupełnie inna jazda wtedy. No jest po prostu dużo trudniej. Wiesz, trzeba się namachać i... Właściwie to, jak się jedzie z taką dużą prędkością, to się mocno kierownicą nie skręca, ale precyzyjniej, nie? Musisz tak delikatnie raczej opanowywać ten samochód i tak dalej. A tutaj jak jeździmy sobie po offroadach, po śniegu i bawimy się samochodami z napędem na 4 koła i robimy różne rzeczy na tym eliminatorze, tutaj kierownica lata na wszystkie strony. Tak samo jak podczas driftu, no nie? A jak się jedzie tak super szybko, to ta kierownica tylko tak troszeczkę cyk, 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 się nic właściwie z kierownicą nie dzieje. Ale trzeba mieć, wiesz, cały czas nerwy ze stali, cały czas trzeba być opanowanym. No, chciałbym coś takiego zrobić, powtórzyć to. Ja pamiętam, ten stream łącznie wtedy trwał 15 godzin, słuchajcie. Ja musiałem robić przerwy, żeby sobie trochę pospać, bo to ja go zacząłem jakoś o 18 i skończyłem o 4 nad ranem? Nie, czekaj. Ja go skończyłem o 7 nad ranem. Jakoś tak to było. No, kosmos nieprawdopodobny jest. No dobra, mamy Focusa. Ja już nie pamiętam, on ma napęd na 4 buty, czy jak on ma? Chyba ta. O, to byśmy sobie ten samochód zrobili na następny odcinek. I w przerwach nim śmigali, co wy na to? O, ale go zmuliłe. Nie, ja bym musiał go zrobić mocniej niż tutaj w eliminatorze jest, bo w eliminatorze jakaś padaka, kurde. Jedziemy, jedziemy szukać przeciwników. Tutaj mamy Lancera, a tam dalej coś jeszcze jest, jakiś dropik. Nie widać. Aha, to jest Raptor. Pewnie tamten gościu, co tam był w pobliżu, pojechał po tego Lancera. On tam się próbuje wdrapać. Nie ma. Jedziemy pojedynek. Nie, czekaj, to jest... to jest ten sam poziom gościu miał. Jedziemy, jedziemy, jedziemy pojedyneczek. Ciekawe jaki samochód będę miał za wygraną. Ej, ta osoba chyba jedzie na klawiaturze, bo tak bardzo ostro skręca, da się to poznać. Ja nie jadę tym szutrem. Sobie tu, o kurde, jak ślisko. Chociaż, ej, powinienem chyba wyjechać sobie na lód, nie? Chyba by było to lepiej. Ścigam się w ogóle z jakąś Nataszą. Pojechało ono, bo nie wiem czy to on czy ona, więc ono mówię. Pojechało tym shooterkiem, a tam trzeba trochę zakrętów pokonać. Tu kawałek asfaltem.
i pyk. Co by tutaj taką hopkę zrobimy? Redukcja na nie jedynkę, trójkę. W rzeczywistości ani razu mi się tak nie pomyliło wrzucić, ale kiedyś w moim poprzednim samochodzie, który miałem, w rzeczywistości udało mi się wbić bieg z jedynki, nie, z dwójki na trójkę bez sprzęgła. Zapomniałem wcisnąć sprzęgło i w momencie, kiedy już wbiłem ten bieg, no to sobie tak skojarzyłem, a kurde, ja wcisnąłem sprzęgło, to było wcześniej rano, ja jechałem do pracy wtedy. Jadę do pracy i tak, kurde, nie wbiłem, nie wcisnąłem sprzęgła chyba przy zmianie, co jest? Ale wbiło się idealnie, dlatego że jakoś trafiłem na obroty odpowiednie przy zmianie biegów. Da się tak zrobić, aczkolwiek jest to mega, mega ryzykowne i trzeba się bardzo długo najeździć danym samochodem, żeby wiedzieć przy jakich obrotach jak synchronizować po prostu obroty, nie? Dobra, co my tu mamy? Jedziemy, gościu, szósty poziom. Oby nie w tamtą stronę, oby nie w tamtą stronę. Jest! Jest! Ale szczęście. Dobrze, powinno być spoko. Żeby się tylko nie rozwalić, jedziemy asfalcikiem. O, gościu się chyba poddał. Nie no, ciśnie, ciśnie, jedzie tam, ale tak sobieutko trochę, nie? No nie dziwię mu się. Ja już nie raz tak miałem, że właśnie jechałem w drugą stronę, ktoś jechał w drugą i cel był w tą stronę, co on jechał. To już bardzo dużo się traci wtedy na tym, nie? Bo trzeba, wiesz, zawrócić, pozmieniać biegi z powrotem, no, traci się na tym dużo czasu. Ja bym chciał, żeby do eliminatora dodali Rimaka. Kojarzycie Rimaka? Rimac Concept 2? To jest dobre auto. Audi RS6. I szukamy następnej, mam nadzieję, ofiary albo predatora. Zobaczymy. Wiecie co ja bym chciał? Żeby tutaj do eliminatora dodali coś takiego, że musimy się od jakiegoś przeciwnika oddalić na przykład o 400 metrów. Co byście powiedzieli na coś takiego? Że musimy, jak w Need for Speedzie, nie? Że nie jedziemy do konkretnego celu, takie pojedynki też mogłyby być, ale że musimy się od kogoś oddalić o te 400 metrów. O. No, to by było też spoko. Albo jesteśmy na prowadzeniu i dostajemy punkty za to, że jesteśmy na prowadzeniu, nie? Dobra, gościu tutaj próbuje ciekawej taktyki. Chyba, że mi się wydaje, że on próbuje taktyki, a on po prostu próbuje uciec. Jest taka metoda, że jedzie się na strefę i w pewnym momencie się zawraca i jedzie w kierunku przeciwnika i wyzywa się go na pojedynek. I wtedy ty masz ten czas na nawrotce, zyskujesz. O, próbuję zawrócić. Nie wiem, czy nie zna tego kurde triku. Dawaj, Audi. O, podriftujemy troszeczkę, zobacz. O, ciśnie, ciśnie. To jest Lancer. 2 kilometry, słuchajcie, do celu. Jak idziemy? Okej, okay, będziemy na długą prostą wjeżdżać. Więc ja już tak jadę trochę w lewo. I akurat będziemy na... będziemy sobie wjeżdżać tutaj na taką polną drogę. Jakby. O, jakieś głazy. Dawaj, Audi, trzymaj się. Trzymaj się, Audi. Jedziemy od razu tutaj. Tam jeszcze można skrócić na takiej hopce, ale ja pojadę od razu, no powiedzmy na asfalt, ale umówmy się. Jest nieodświeżone, jak asfalt w Polsce. Ostatnio napadało śniegu znowu u mnie, ale tak kosmicznie dużo, nie? I najgorsze jest to, jak ten śnieg stopnieje trochę, złapie przymrozek i dosłownie na asfalcie jest taka szklanka, że ciężko się na nogach poruszać, a co dopiero jakimś zmotoryzowanym transportem, jakimkolwiek, albo na rowerze, jest super ciężko. No. I tutaj w Fordzie trzeba mieć odpowiednie oponki. Ja myślę, że tutaj ta Audica ma oponki jakieś zimowe. Czekaj, jak się tu spojrzy. Nie widzę. Dobra. Słuchajcie, Audi R8, dzień dobry. Audi R8 na 8 poziomie, to brzmi jak dobry plan, czy nie? To nie jest tak źle! I teraz jedziesz tą R8-ką i zmienić sobie na Lancera z 3 poziomu. Ale słuchajcie, ludzie tu mają Camaro. Tutaj coś się pojawiło, tego dropa nie było wcześniej, nie? Dropu, czy dropa, jak się powinno mówić? Jezu, na tym etapie gry pojawił się drop z... Galant się pojawił? Czy oni powariowali, że taki samochód nam dali? 13 graczy do końca, ja mam już samochód z 8 poziomu.
Nie ma chyba stresu, jest w porządku, nie? No ale kurczę, idziemy szukać jakiejś ofiary. Tu grajko, tutaj kogoś mam, jedziemy. Du, teraz powinna być taka muzyczka. Du. Albo jak w Terminatorze, nie? Du. Gonimy gościa. Ja nie mogę takich fajnych piosenek używać, ja bym chciał, nie? Ale nie da rady. Dobra, gościu tutaj jest, jedzie od strefy. O, on czai, o co chodzi. On czai, o co chodzi. Bardzo fajnie to zrobił. Dawaj Audi. Nie bądź kaudi, Audi. Jedziemy asfaltem. Widzicie, jak się fajnie ukrył? I znienacka zaatakował. To jest super taktyka, gościu. To jest jakiś high level, naprawdę. Bardzo fajnie to zrobił, podobało mi się. Próbował mnie tam chyba zepchnąć z drogi czy coś. Utrzymałem się, jest. Trafiłem. Miałem ręczny ciągnąć, ale się udało bez ręcznego. I słuchajcie, 9. poziom, dzień dobry. Jest, jest. Jaki nick. Dobrze, co my mamy teraz? Aventador, o nie, musimy go szybko zmienić. Jakiś gracz tam widziałem po lewej stronie jedzie. Jedziemy do niego, szybko. Trzeba ten samochód wymienić na cośkolwiek innego. Jedziemy, jedziemy, tak, chodź, mam cię. Gdzie jedziemy, Audi? Czemu mnie kieruje w drugą stronę? Pokaż mapę. O kurde, ale przerąbane. Jedziemy na przełaj. O, shit, niedobrze. I trójka od razu na śniegu, kurczę, nie ma co z tymi biegami się bawić. Tu chyba, gdzie on jedzie, są kamienie. Jest ten wodospad taki, nie? Bo nie, ja trafiłem na ten wodospad cholerny. Aaaa, shit, Audi mnie pokona, nic nie mogę zrobić. O nie, czekaj, jak to się resetowało samochód. O nie, ostateczny pojedynek, czekaj, reset samochód, jak się tu resetuje? Nie, już trzeba jechać. O rany. Jedź, nigdy więcej Aventador, gościu, patrz, nie chce mi się zresetować fura. Jak się tutaj resetowało? X-em chyba. Nie da się, patrz, nic nie mogę zrobić. Samochód sam nie chce mi się resetować. O nie. Jaka lipa. O. Chyba koniec odcinka jest. Ej, nie mogę, zawiesiłem się. Zobaczcie, ani samochód nie chce. Kurde, Aventador jest najgorszy. Nic nie mogę zrobić. O, jest, dopiero teraz mi się pojawiło, zobaczcie. No to już za późno będzie, nie? Oni już są, wiesz, już pewnie na mecie prawie, że ja też tam mieli jakieś dobre auta. Ale niesprawiedliwość. Ja myślałem, że on pojechał w ten wodospad. No to ja pojechałem w ten wodospad. Tam są właśnie kamienie i tego trzeba unikać. Dobra, wiecie co, pojedziemy sobie na lodowiec od razu. Już raczej marne szanse, nie? Nie wiem, o Boże. Najgorzej. Myślałem, że jeszcze uda mi się go zmienić jakoś. Myślałem, że w ogóle już koniec odcinka będzie za moment. Bo się nie wydostanę stamtąd, nie dało się zresetować pojazdu. Normalnie w wyścigu, jak bierzesz udział, to wychodzisz sobie do menu, tam naciskasz chyba X-a i samochód ci się resetuje do ostatniej tam pozycji, kiedy był na 4 kołach, nie? Wow, zwykła kałuża mnie tak... Zobacz na to. O rany. To jest w ogóle niemożliwe, żeby on się tak obrócił, nie? Ale gramy na trybie tym normalnym, arcade'owym. Ach. Kokutek, pozdrawiam, bo taki polski nick wygląda na polski nick. Ale lipa, jaki niefart. W ogóle to jest trochę taki skandal, bo widzicie, że samochody zahaczają się w takich dziwnych miejscach o te kamienie. Te kamienie jakby wrzynają się, wiesz, w samochód. Straszne to jest, straszne. No i też mnie, Aventador to wiadomo, on przez te kamienie normalnie to no, nie przedostałby się. Ale są samochody, które mają, wiesz, wysokie zawieszenie, nie? I one normalnie powinny przejeżdżać przez takie kamienie bez stresu. No mogłyby tam ewentualnie troszeczkę, wiesz, pobuksować kołami czy coś, a one uderzają w to jak w mur, nie? Ale nie fart.
Chociaż nawet fajnie szedł ten ostateczny pojedynek. No, wiecie co, dawno nie używałem mojej mistrzowskiej herbaty, ale jak sytuacja będzie się dalej tak powtarzać jak teraz, no to chyba będzie trzeba wyciągnąć te moje najmocniejsze działa, no nie? Zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 z trybu Fortnite. Trzymajcie się, na razie, hejas!